Cześć, witam Was serdecznie w Szkole Makijażu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kępkom i temu, jak można nimi zrobić krzywdę. I nie mam tutaj absolutnie na myśli tego, że można wsadzić klientce po prostu pensetę w oko. Mam tutaj na myśli to, że nieumiejętnie przyklejone kępki mogą sprawić, że oczy będą wyglądać bardzo smutno. Nasza klientka będzie wydawała się starsza i bardziej zmęczona niż jest w rzeczywistości. Nawet najpiękniejszy makijaż wykonany technicznie, poprawnie, może być po prostu zepsuty nieumiejętnym przyklejeniem kępek. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli taki dość popularny błąd, mianowicie przyklejanie wszystkim klientkom jak leci rzęs w takiej samej kolejności, czyli najdłuższe w zewnętrznym kąciku, najkrótsze w wewnętrznym kąciku. Zwykle zaczyna się od dwunastek, kończy tam na ósemkach lub nawet na szóstkach, jednak zawsze te dwunastki czy nawet czternastki są w zewnętrznym kąciku. Jest to jakby świetne założenie pod warunkiem, że Wasze oczy, czy oczy Waszej klientki nie mają kącika, który lekko opada w dół lub nie są to oczy z osią poziomą. Czym są osie? Oś oka określa nam to względem siebie, w jakim położeniu znajdują się kąciki wewnętrzny i zewnętrzny. Może, żeby jaśniej to wytłumaczyć, posłużę się tutaj po prostu jakimś cienkim pędzelkiem. O co chodzi z osiami? Osie mamy trzy. Pierwsza oś, taka, która sprawia, że nasze oczy wyglądają bardzo tak egzotycznie, bardzo przyciągają zwykle wzrok, stosunkowo niespotykana, to oś unosząca się. Oś unosząca się oznacza to, że nasz wewnętrzny kącik jest niżej od kącika zewnętrznego. To są tak zwane kocie oczy, czyli ich oś wygląda w ten sposób, tak? Wewnętrzny kącik jest niżej, zewnętrzny kącik jest wyżej. W takich przypadkach musimy szczególnie uważać na to, żeby nie sprawić takiego karykaturalnego efektu, ponieważ kiedy przy oczach kocich, czyli właśnie takich, gdzie mamy oś unoszącą się, oś to jest nic innego jak taka linia, która przechodzi nam po prostu przez wewnętrzny i zewnętrzny kącik, czyli jeżeli mamy oś unoszącą się, jeżeli w takim przypadku przykleimy bardzo długie rzęsy na zewnętrzny kącik, sprawimy, że nasza klientka może wyglądać wręcz karykaturalnie. To nie jest oczywiście jakby taka uniwersalna rada, ponieważ zdarzają się klientki z osią unoszącą się, u których faktycznie wydłużony zewnętrzny kącik wygląda dobrze. Są to na przykład przypadki, kiedy nasze klientki mają bardzo blisko siebie osadzone oczy i wtedy faktycznie to jakby wydłużenie tego zewnętrznego kącika sprawia, że te oczy wyglądają lepiej. Natomiast to wszystko jakby zależy od konkretnego przypadku. Oś numer dwa to jest oś, że tak powiem, taka chyba najpopularniejsza i też najłatwiejsza do wymodelowania, czyli po prostu oś pozioma. Oznacza to, że nasza klientka ma wewnętrzny i zewnętrzny kącik na tym samym poziomie. Gdybyście wzięły właśnie linijkę albo pędzelek i przyłożyły ten pędzelek z jednej strony przy wewnętrznym kąciku, z drugiej strony na wysokości wewnętrznego kącika, ten pędzelek on powinien być mniej więcej na równo. Jak modelujemy takie oczy? Takie oczy w większości przypadków możemy faktycznie wymodelować na kocie oko, pod warunkiem, że nie są oczywiście szeroko rozstawione. Czyli możemy sobie śmiało jakby przyłożyć tą najdłuższą rzęsę na koniec, sprawdzić, jeżeli taka stylizacja wygląda na naszej klientce dobrze. Śmiało możecie lecieć, doklejać z długimi rzęsami, efekt będzie na pewno bardzo ładny. Trzecia oś to oś najtrudniejsza do wymodelowania, jest to oś opadająca i ta oś sprawia w większości wizażystek najwięcej problemów. Mianowicie mamy tutaj do czynienia z takim przypadkiem, kiedy wewnętrzny kącik oka jest wyżej od zewnętrznego, czyli ta oś przebiega mniej więcej w takim kierunku, dlatego nazywamy ją osią opadającą. I jest to bardzo problematyczna sprawa, ponieważ w momencie, kiedy przykleicie najdłuższe kępki na zewnętrzny kącik, sprawi to, że to spojrzenie będzie dużo bardziej obciążone i efekt takiego smutnego oka, opadającego kącika będzie jeszcze bardziej widoczny. Zamiast to oko unieść, sprawić, że będzie bardziej seksowne i otwarte, sprawicie co najwyżej tyle, że Wasza klientka będzie wyglądała jak smutny kłapouchy, jakby płakała tygodniami, a przecież nie o to nam chodzi.
I tą osią się dzisiaj zajmiemy, ponieważ ona sprawia wielu z Was najwięcej problemów. Przy czym te rady, które Wam dzisiaj podam, one często sprawdzają się również przy osi poziomej, ponieważ tak jak mówię, wszystko to są indywidualne przypadki i czasami zdarza się tak, że przy osi poziomej również przyklejenie najdłuższych rzęs na zewnętrzny kącik sprawia, że te oczy wyglądają smutno. A zatem, co zrobić, żeby nasze oczy z osią opadającą wyglądały dobrze w doklejonych kępkach? Szczególnie mam tutaj na myśli takie makijaże, kiedy Wasze klientki życzą sobie efekt kociego oka. Bierzemy sobie najdłuższą rzęsę, jaką planujecie w tym makijażu użyć. Najczęściej najdłuższą rzęsą jest 12, dlatego ja też na 12 będę dzisiaj pracować. Wycisnęłam sobie dosłownie odrobinkę kleju na dłoń. Następnie ściągam rzęsy z paska, łapiąc je od góry, żeby ich nie zniszczyć. Przekładam taką kępkę na dłoń, następnie maczam ją w kleju. Nie za dużo. I co jest bardzo ważne, przy osi opadającej musimy najpierw rozpocząć pracę od wyznaczenia miejsca, w którym będą nam się kończyć po prostu te nasze najdłuższe kępki, czyli ten najdłuższy rozmiar. U mnie niestety nie będzie tego tak widać, ponieważ ja mam oś poziomą w moich oczach. Przyklejając pierwszą rzęsę, ja od razu Wam polecam przykleić ją około pół centymetra całkowicie od zewnętrznego kącika, ponieważ przy osi opadającej i zdarza się, że również przy osi poziomej i tak tych rzęs najdłuższych nie dociągniecie do zewnętrznego kącika, więc ja zaczynam sobie tak mniej więcej pół centymetra od właśnie od zewnętrznego kącika. Obawiam się, że nie będzie tej rzęsy widać. Natomiast o co chodzi? Myślę, że pokażę Wam to po prostu przy pomocy pędzelka, będzie to lepiej widać. Ostatnia rzęsa nie może się absolutnie kończyć poniżej zewnętrznego kącika. Ona może jakby wystawać mniej więcej na równo z zewnętrznym kącikiem. Wtedy ten efekt jest jeszcze akceptowalny. Jednak nam nie chodzi tylko o to, żeby ten efekt był akceptowalny, ale żeby również modelował oko, sprawiał, że to oko będzie lekko kocie. Czyli w przypadku właśnie opadającego kącika lub osi opadającej, ponieważ to ma zastosowanie również często do pań w starszym wieku, gdzie po prostu ten kącik już naturalnie sobie odrobinę opadł. Musicie zacząć właśnie około pół centymetra od zewnętrznego kącika i tak, jeżeli macie pewność, że ta ostatnia rzęsa, którą sobie tutaj przykleiłam nieco dalej od zewnętrznego kącika, jeżeli macie pewność, że ona powiedzmy jest mniej więcej na równo, tak, z tą moją osią poziomą, z tym moim zewnętrznym kącikiem, jej końcówka, oznacza to, że dalej już nie możecie przyklejać, ponieważ jeżeli ona już jest na styk, tak? Czyli jej końcówka już przebiega mniej więcej w połowie zewnętrznego kącika, oznacza to, że jeżeli przykleicie jeszcze za nią kolejną długą rzęsę, będzie to oznaczać, że ona już zacznie po prostu opadać. Będzie ten taki efekt ciężkiego, smutnego oka. A zatem przyklejacie kolejne rzęsy dwunastki, po prostu cały czas idąc w lewą stronę do wewnętrznego kącika, aż do momentu, kiedy zauważycie, że jakby końcówka tej rzęsy, czyli tutaj końcówka, po prostu nie zaczyna nam kreślić takiego półkola. Jak się spojrzycie na wprost na oko, nie może być takiej sytuacji, że mniej więcej w tym miejscu tutaj już za blisko nosa jest najdłuższa rzęsa. Żeby uzyskać efekt kociego oka, musimy tą najdłuższą rzęsę mieć mniej więcej w tym miejscu. A zatem kleicie, kleicie, kleicie te rzęsy i cały czas na bieżąco sprawdzacie, czy po prostu nie ma takiej sytuacji, że najdłuższa rzęsa, końcówka najdłuższej rzęsy jest mniej więcej gdzieś tutaj, ponieważ nam zależy na tym, żeby uzyskać mniej więcej taki kształt, tak? Coś takiego, nie taki, ponieważ stylizację na lalkę jakby wykonujemy przy innych typach oczu, tak? Kiedy chcemy otworzyć na maksa te oczy, a my chcemy je unieść, a zatem najwyższy punkt, najdłuższa rzęsa musi mieć swoją końcówkę mniej więcej w tym miejscu. Gdybyśmy mieli to tak powiedzmy z schematem wyznaczyć, to możecie sobie mniej więcej zapamiętać, że najdłuższa rzęsa swoją końcówkę musi mieć mniej więcej pomiędzy źrenicą a jakby krawędzią tęczówki. To się w większości przypadków to się sprawdza, czasami nie, natomiast w większości przypadków zauważyłam, że ta metoda się sprawdza, takie wyznaczanie tej najdłuższej rzęsy. Czasem się zdarza, że najdłuższa rzęsa wypada mniej więcej na krawędzi tęczówki.
Także to jest mniej więcej, powiedzmy, między tutaj środkiem, a krawędzią tęczówki. Tam powinien być koniec najdłuższej rzęsy przy osi opadającej. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to tak jak mówiłam, możecie bardzo dużą krzywdę zrobić swojej klientce, a takie zastosowanie takiej stylizacji właśnie zapewni jej ładny efekt zagęszczenia, wydłużenia i uniesienia, zliftingowania spojrzenia. Ok, mamy zatem wydłużone rzęsy, ale co zrobić z tym pustym kącikiem, który nam tam został? Nic innego jak zejść kolejnymi rozmiarami, tak jak schodziłyście tutaj do wewnętrznego kącika. Czyli jeżeli tą Waszą najdłuższą rzęsą w tym miejscu jest 12, kolejno schodzicie 10, czasami nawet schodzi się do 8. Chodzi o to, żeby stworzyć taką dźwignię dla tej 12, ponieważ gdybyśmy zostawiły tą 12 taką tutaj pół centymetra od zewnętrznego kącika samą, wyglądałoby to bardzo źle. Po spojrzeniu klientki w dół byłoby widać, że jej rzęsy zaczynają się po prostu dużo później, a tutaj została przerwa. Dlatego, żeby stworzyć właśnie takie ładne, harmonijne zejście, musicie właśnie po 12 przejść do 10, następnie przejść do 8. Bardzo zachęcam Was również do tego, żeby przyklejać rzęsy na tak zwaną kanapkę. Chodzi o to, że nie przyklejacie rzęs tylko w płaszczyznach poziomych, ale również w płaszczyznach pionowych. Czyli nakładacie na 12 na przykład 10, na to na przykład 8. Nie musi być tak, że jak macie na przykład tutaj 4 dwunastki, to 10 nakładacie dokładnie w tych samych miejscach. Możecie na przykład, jak tu macie 12 przyklejone, możecie na przykład w przerwy poprzyklejać 10 i następnie później w przerwy gdzieniegdzie co drugą przykleić 8. Coś takiego sprawi, że po prostu oczy Waszej klientki będą wyglądały na mocno zaczernione przy linii rzęs i bardzo często wtedy nie jest konieczne już robienie po prostu kreski eyelinerem ze względu na to, że te oczy już są wymodelowane kępkami. I czasami nawet zrobienie kreski potrafi, że tak powiem, no to już jest za dużo szczęścia. Zrobienie kreski w takim przypadku potrafi sprawić, że te oczy będą wyglądały na ciężkie. Zamiast na wymodelowane, zliftingowane będą wyglądały po prostu ciężko. Pokażę Wam na przykładzie pasków, ponieważ to będzie bardziej widoczne, jak prawidłowo właśnie powinno się kończyć oko. Te paski to nie jest, szczerze mówiąc, najlepszy model szkoleniowy, ponieważ one są właśnie w kształcie okrągłym, czyli nie to, co nas interesuje, ale myślę, że efekt też będzie widoczny. Na lewym oku, czyli Waszym prawym, przykleję sobie pasek tak, jak on powinien być przyklejony. Nie używam tutaj kleju, ponieważ to tylko szkoleniowo, więc myślę, że ten klej, który by już był na opakowaniu, powinien w zupełności wystarczyć. Czyli nasz kącik kończy się idealnie w połowie. Tak, jest idealnie w połowie, mamy końcóweczkę tej naszej rzęsy. To, co widzę często właśnie w przypadku źle naklejonych kępek, to jest mniej więcej taki efekt, czyli ta nasza zewnętrzna, powiedzmy, kępka, tak, jakby to były kępki, ona jest za nisko i po prostu jest poniżej zewnętrznego kącika. Właśnie takiego efektu chcemy uniknąć, ponieważ ja wiem, że wielu nawet klientkom się wydaje, że taki efekt tego zewnętrznego kącika wyciągniętego na zewnątrz sprawi, że te oczy będą wyglądać jeszcze bardziej tak kocio. Natomiast niestety prawda jest zupełnie inna. Jak widzicie, zobaczcie, jak smutno wygląda teraz to moje oko. Po prostu ono jest totalnie obciążone i kiedy by do tego jeszcze doszło właśnie oko z osią opadającą, czyli ten kącik byłby o dużo, wiele, wiele niżej, czyli coś mniej więcej, coś takiego, tak? U niektórych naszych klientek się tak zdarza, że ten kącik jest bardzo nisko, albo u starszych pań po prostu już te oczka naturalnie niestety przez grawitację sobie troszkę opadają. Wtedy ten zewnętrzny kącik zaczyna wyglądać mniej więcej w ten sposób. Tak, bo brwi niestety, to prawda, brwi też swoją drogą często opadają, więc wtedy ten nasz kącik ląduje gdzieś totalnie w ogóle przy uchu i wygląda to bardzo smutno i bardzo źle. Celowo nie mówię w tym filmie nic na
na temat modelowania typów oczu, szeroko, blisko osadzone, wklęsłe, wypukłe, ponieważ to jest zupełnie inny temat, z którym mam wrażenie, że większość wizerzystek sobie jako tako radzi, natomiast widzę, że jednak ten temat cały czas przysparza wielu z Was po prostu trudności. Szczerze mówiąc, osobiście uważam, że właśnie po takich rzeczach, po takich przypadkach można rozpoznać tak naprawdę klasę wizerzysty, w cudzysłowie oczywiście metaforycznie, to ile potrafi, ponieważ oś poziomą i oś unoszącą się jest bardzo łatwo wymodelować, po prostu kleicie niemalże na oślep te kępki. Jednak w przypadku właśnie osi opadającej, czyli tak zwanego smutnego oka, puppy eyes, również jest to często nazywane, już nie jest tak kolorowo. Chętnie posłucham, jakie są Wasze doświadczenia z takimi oczami, czy jeżeli już teraz nie macie problemów z takimi stylizacjami, czy kiedyś miałyście i jak sobie wtedy radziłyście z takimi makijażami. Ja się żegnam, mam nadzieję, że znowu czegoś się dowiedzieliście z moich filmów ze szkoły makijażu. Życzę Wam miłego dnia, cześć!